Witam serdecznie na naszej kolejnej konferencji z cyklu Vita Consacrata dla sióstr kontemplacyjnych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tematem dzisiejszej konferencji, kończącej moje występy tutaj, w tym pięknym kościele sióstr wizytek przy krakowskim przedmieściu, jest pytanie, czy dozwolone są zmiany w liturgii? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasza liturgia od blisko 60 lat wygląda tak, jak wygląda, niezmienna po Soborze Watykańskim II, a jednak pojawiają się ruchy tradycjonalistyczne, które kwestionują i podważają tę dokonaną reformę liturgiczną w Kościele. Co więcej, pytanie to pojawia się jako permanentnie już od czasów Soboru Watykańskiego II, który w Konstytucji o Liturgii Świętej postanowił o wprowadzeniu języka ojczystego do liturgii, a szczególnie do mszy świętej, po to, i teraz cytuję, aby chrześcijanie w tym misterium wiary nie uczestniczyli jak obcy lub milczące widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy misterium to dobrze rozumieli, w świętej czynności brali udział świadomie, pobożnie i czynnie. Tak pisze w punkcie 48 Konstytucji Sacrosanctum Concilium. I ten sam Sobór postanowił również, że obrzędy mszy świętej należy tak opracować, aby wyraźniej uwidocznić właściwe znaczenie i wzajemny związek poszczególnych części, aby łatwiejszy stał się pobożny i czynny udział wiernych, w tym celu, zachowując wiernie istotę obrzędów, należy je uprościć i opuścić to, co z biegiem czasu dodano jako powtórzenie lub co stało się zbędnym dodatkiem. Natomiast pewne elementy niesłusznie zatracone w ciągu wieków należy przywrócić stosownie do pierwotnej tradycji ojców Kościoła, o ile okaże się to pożyteczne lub konieczne. Mamy zatem wskazówkę Soboru Watykańskiego II. Przede wszystkim należy wiernie zachować istotę świętych czynności i będziemy się pytali, co jest tą istotą. A poza tym drugie kryterium, pożytek wiernych, czyli nasze zbudowanie oraz pewna konieczność. Konieczność, która wypływa z tego, co Sobór Watykański nazwał terminem aggiornamento, czyli uaktualnienie, byśmy powiedzieli, takie skierowanie do dzisiejszego dnia. Język polski nie ma dobrego odpowiednika na to słowo aggiornamento, bo aggiornare to znaczy, żeby to coś przemówiło do nas tu i teraz, tak jak tu i teraz jesteśmy obecni. Takie ma być więc to takie sformułowanie doktryny i liturgii, żeby były one czytelne dla współczesnych nam i dla nas, przy jednoczesnym zachowaniu tego, co należy do sedna wiary, byśmy powiedzieli do jądra wiary i do istoty naszej chrześcijańskiej nadziei. Chrześcijańskiej nadziei, która ma przemieniać nas w naszej drodze ku Bogu. I chociaż zamysł ojców soborowych i kolejnych papieży był czytelny, to jednak dzisiaj pewne kręgi konserwatywne kontestują wprowadzone zmiany w liturgii, uważając, że to właśnie one są przyczyną zła w Kościele, że one są przyczyną kryzysu życia Kościoła, w którym Kościół się ewidentnie znajduje. W naszym polskim życiu kościelnym doświadczenie pandemiczne i wprowadzenie możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę sprowokowało jeszcze bardziej krytykę, szczególnie w tym wypadku nowych form uczestnictwa w Eucharystii. Na przykład wiele osób uznaje przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jako profanację
komunii i Eucharystii. Na ulicach wielu polskich miast pojawiły się nawet billboardy z wielkimi manifestami Stop Komunii Świętej na rękę. Wielu księży również publicznie krytykowało i krzywdząco kontestuje przyjmowanie w taki sposób komunii, chętnie powołując się przy tym na autorytet papieża Benedykta XVI, który rzeczywiście jako papież udzielał komunii świętej wyłącznie do ust. Z kolei pomijano osobę Jana Pawła II, który w wielu okolicznościach udzielał komunii świętej na rękę, szczególnie w krajach afrykańskich, ale również w krajach anglosaskich. Niektórzy wręcz mówią, że udzielanie komunii na rękę jest aktem nieposłuszeństwa wobec władzy kościelnej i tradycji, zupełnie zapominając, że ten zwyczaj był rozpowszechniony w starożytności. Wprawdzie został w pewnym momencie wyparty przez inną praktykę, przez praktykę podawania komunii do ust, ale warto pamiętać, skąd potem ta nowa praktyka się wzięła. Ano wzięła się stąd, że w VI wieku chrześcijaństwo zawędrowało do Irlandii, a Irlandczycy, Celtowie, nie rozumieli, nie potrafili rozróżniać pomiędzy chlebem eucharystycznym a chlebem zwyczajnym. Podobnie zresztą od mnichów irlandzkich wywodzi się zwyczaj spowiedzi usznej, którego przed VI wiekiem trudno by szukać w kościele. Były inne praktyki pokutne, ale nie spowiedź uszna. Nie chcę mówić, że spowiedź uszna jest bezwartościowa, wręcz przeciwnie. Zalecam ją wszystkim, bo jest to lekarstwo i dar Jezusa Zmartwychwstałego dla Kościoła, którego odkrycie nastąpiło dopiero w pewnym czasie, gdy być może dojrzeliśmy do tego daru. I jest ten dar czymś dobrym dla każdego z nas. Podkreślam jedynie, że istnieje taki historyczny rozwój sakramentalnej świadomości i również historyczny rozwój naszej katolickiej tożsamości. My modlimy się innymi modlitwami niż na przykład te, które znały nasze przodkinie czy nasi przodkowie. Inne formy liturgii, inne modlitwy wprowadzamy do naszych codziennych pacierzy i być może też inaczej się modlimy pod różnymi szerokościami geograficznymi. W tym miejscu jednakże chciałbym przytoczyć fragment pięknej katechezy mistagogicznej świętego Cyryla Jerozolimskiego o przyjmowaniu komunii świętej. I tak mówił święty Cyryl Jerozolimski w 386 roku. Przystępując do ołtarza, nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą, niby tron. Gdyż masz przyjąć króla, do wklęsłej ręki przyjmij ciało Chrystusa i powiedz amen. Uświęć też ostrożnie swoje oczy, przez zetknięcie ich ze świętym ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. Czyli prawdopodobnie było tak, że przyjmowano komunię świętą w taki właśnie sposób, tworząc taką łódeczkę, tron, a potem brano chleb życia do ust, a potem tę samą dłonią przykładano sobie do oczu. Bo traktowano chleb eucharystyczny nie tylko jako lekarstwo dla duszy, ale lekarstwo dla całego ciała. Ale teraz uwaga, nic nie uronić. To bowiem, co spadłoby na ziemię, byłoby jakby utratą części twoich członków. Bo czy nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej powinieneś uważać, byś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni.
A więc mamy tutaj taką wskazówkę. W Jerozolimie przyjmowano Komunię Świętą na rękę, ale biskup troszczył się o to, żeby żadna okruszyna nie została sprofanowana. I potem się ten zwyczaj przerodził w podawanie Komunii Świętej do ust, ale jest ten przyjęcie Komunii Świętej do ust jest o wiele późniejsze. Jeszcze święty Augustyn udziela Komunii Świętej na rękę. Ale teraz ciekawy wątek tego samego Cyryla. A kiedy już spożyłeś ciało Chrystusa, przystąp do kielicha krwi. Nie wyciągaj rąk, lecz skłoń się za czcią, mówiąc w hołdzie amen. Czyli prawdopodobnie biskup podawał kielich temu, który przystępował do Komunii Świętej, trzymał ten kielich i nie dawał kielicha do rąk. Troszkę zupełnie inaczej jak my, gdy czasami przyjmujemy Komunię Świętą pod dwiema postaciami. I dodaje, uświęć się przez to przyjęcie krwi Chrystusowej. Kiedy Twe wargi są jeszcze wilgotne, dotknij ich rękami i uświęć nimi oczy, czoło i zmysły. Następnie zatrzymaj się na modlitwie, dziękując Bogu, że tak wielkimi zaszczycił Cię tajemnicami. Czyli kiedy wargi są wilgotne, masz dotknąć swoich oczu, swoich uszu. Czemu? Żebyś mógł Boga zobaczyć. Żebyś mogła Boga usłyszeć swoimi uszami. Żeby umysł chłonął z jasnością i prostotą Słowo Boże. Szokująca praktyka, byśmy powiedzieli. Dla wielu ktoś by powiedział wręcz profanacja. Otóż nie, bo całe ciało jest przeznaczone do zbawienia. Pamiętajmy o tym, że wierzymy w zmartwychwstanie ciała. Że Bóg, że Jezus Chrystus odkupił nie tylko nasze dusze, ale również nasze ciała, które są podległe dzisiaj śmierci, ale przeznaczone do zmartwychwstania. Rozwój liturgii związany jest z naszym środowiskiem, ze środowiskiem monastycznym. I to nie jest dzieło przypadku. Bo przecież właśnie nasze środowiska zakonne nadały i powinny nadal nadawać swoisty kształt liturgii, który wyraża pewien ład i harmonię z jednej strony, dbałość o estetykę z drugiej, ale także pewną równowagę z poszanowaniem podmiotowości uczestników świętych czynności oraz zachowaniem istoty tego, co pozostawił nam Pan Jezus. Dlaczego po soborze odwróciliśmy ołtarz? No nie dlatego, żeby pokazać twarz księdza, ale odwróciliśmy ołtarz dlatego, że ojcowie benedyktyni i wielki twórca odnowy liturgicznej Odo Kazel odkryli na nowo tajemnicę, że Eucharystia jest ucztą chrześcijan. I gromadzimy się w nim, wokół niej, jakbyśmy się gromadzili wokół najświętszego miejsca. Jest w Ziemi Świętej taki kościółek ojców benedyktynów w Tabga. To jest nad Jeziorem Galilejskim, w miejscu, gdzie Pan Jezus miał rozmnożyć chleb. I tam zachował się kamień, na którym Pan Jezus miał ten chłopczyk, który przyszedł do Pana Jezusa z 5 chlebami i 2 rybami, miał położyć chleb. Pisze o tym Egeria, że ten kamień jest zachowany. W 385 roku pątniczka Egeria, prawdopodobnie z terenu dzisiejszej Hiszpanii, przybyła do Ziemi Świętej i zauważyła co? Że chrześcijanie gromadzą się wokół tego kamienia i w tym miejscu jest sprawowana Eucharystia. Nieprawdopodobne. I zwróciła i powiedziała, stoją dookoła tego kamienia. I rzeczywiście tak jest tak skonstruowany ten kościółek, że jest on w formie takiego transeptu, czyli krzyża, po to, żeby w jednej i z drugiej strony ludzie mogli widzieć, co się dzieje na ołtarzu. Taki był zamysł architektoniczny tych, którzy wybudowali ten kościół. Czyli praktyka była taka, gromadzimy się wokół. I stąd
odwróciliśmy ołtarz w drugą stronę, a nie dlatego, żeby wyrazić w ten sposób jakieś nasze aktorskie fanaberie. Gdy więc myślimy o mszy świętej, to musimy się zawsze zapytać o istotę tego, co sprawujemy. Bo tak samo w mszy trydenckiej, gdy kapłan odprawia tyłem do ludzi, tak samo w mszy, gdy odprawiamy twarzą do ludu, najważniejsza jest istota tego, co sprawujemy. Czy chrzest przez zanurzenie całego człowieka jest skuteczniejszy od chrztu udzielanego przez polanie głowy wodą? Przecież chrzest nie zależy od ilości zużytej wody, ale od samej wody. Chociaż udzielenie chrztu przez zanurzenie w sposób czytelniejszy wyraża teologiczną prawdę o zanurzeniu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. W czasach świętego Augustyna nie istniały księgi liturgiczne. Mówimy o okresie 354 do 430 i dalej. Nie istniały w tej formie, w jakiej znamy je dziś, czy w jakich powstały w wiekach średnich w klasztorach benedyktynów. Biskup zatem improwizował prefację i tekst modlitwy eucharystycznej, wypowiadając jedynie dokładnie słowa konsekracji, tak jak były one i są zapisane w Ewangeliach. I tak właśnie z upływem lat te teksty były spisywane i potem przydano im wartość tekstów natchnionych przez Ducha Świętego. Tak powstawały też na chrześcijańskim wschodzie anafory, czyli w sensie właściwym wielkie modlitwy eucharystyczne, na które składały się prefacja, czyli modlitwa dziękczynna, aklamacja, czyli błogosławieństwo, recytacja opisu ustanowienia Eucharystii nad darami chleba i wina, czyli konsekracja, epikleza, czyli wezwanie Ducha Świętego, anamneza, czyli wspomnienie tego, co nakazał Pan Jezus, modlitwy wstawiennicze za żywych i umarłych oraz wielka doksologia kończąca się Amen, aklamacją Amen złożoną przez wszystkich wiernych. I w podobny sposób na chrześcijańskim zachodzie powstawał kanon modlitwy eucharystycznej, określany najpierw przez autorytet jakiegoś biskupa, a na końcu w nowożytnych czasach po Soborze Trydenckim przez Stolicę Apostolską, przy czym ta ostatnia zawsze pozostawiała i pozostawia pewną wolność biskupom miejsca, o czym warto pamiętać. Wielki badacz liturgii starożytnych, polski duchowny prawosławny, ksiądz Henryk Paprocki, opracował polskie wydanie 38 anafor pochodzących z różnych kościołów chrześcijańskich, różniących się między sobą diametralnie, a jednak zachowują one pewien wspólny mianownik. Wyobraźmy sobie, my jesteśmy przyzwyczajeni do czterech zasadniczych modlitw eucharystycznych w naszym mszale, plus modlitwy do mszy z udziałem dzieci, plus jeszcze piąta modlitwa eucharystyczna. 38 różnych anafor. Jakie bogactwo treści. Bardzo różnych, różniących się między sobą. I potem one wchodzą do tradycji i do dzisiaj w wielu kościołach są tak używane, bo traktuje się jako teksty natchnione, święte. A jednak zdarza się, że również na tym Bliskim Wschodzie, czy w kościołach wschodnich, zmieniają się jakieś niuanse. I Paprocki tak pisze: w liturgii wchodzimy w serce kościoła. Modlitwy i schematy pozostawały niezmienne przez wieki i we wszystkich rytach, chociaż istnieje stała ewolucja. Aha. Czyli jest schemat, jest pewien rytm, ale jest też rozwój, ewolucja. Z czego ona się bierze?
Dodaje Paprocki, różność ras ludzkich, języków, własny geniusz każdego narodu są zasadami tych zmian. Ta wielość potwierdza, że to, co istotne w Eucharystii, to nie jest rytualizm, ale res sacramentum, czyli rzecz ukryta w znaku. Nie przyjmujemy, owszem, nie przyjmujemy Komunii Świętej w kościele prawosławnym czy w kościele ormiańskim, chyba że nie mamy dostępu do własnego rytu i wtedy mamy prawo przyjąć Komunię Świętą z rąk kapłana ormiańskiego czy z rąk kapłana prawosławnego. O tym doskonale wiemy. W sytuacjach krytycznych, wyjątkowych jest to możliwe. A więc co mamy wspólnego? Wspólne mamy res sacramentum. A co to jest? Ukryte? Wierzymy, że oni wierzą w realną obecność Jezusa zmartwychwstałego w postaciach eucharystycznych i w to, co się dokonuje w Komunii Świętej, czyli nasze przebóstwienie. Nasze przebóstwienie. Gdy święty Augustyn przeprowadzał katechumenów przez tak zwany ryt traditio reditio, polegało to na tym, że uczono katechumenów wyznania wiary. Katechumen przychodzi do kościoła, staje przed ołtarzem, przed biskupem i recytuje się wobec niego wyznanie wiary. A potem on po kilku dniach, po tygodniu musiał przyjść, wrócić, uczyć się tego wyznania wiary na pamięć i wyrecytować przed całym kościołem to, w co wierzy. Taki był warunek przyjęcia chrztu świętego. Przyjmowano to w postaci credo. I tak święty Augustyn mówi. Za 8 dni oddacie nam to, co dziś otrzymaliście. Ale oni nie dostali tego na papierku. Nie dostali tego na kartce czy w książeczce do nabożeństwa. Oni to usłyszeli i musieli codziennie od kogoś, od swojego katechety powtarzać ten tekst i nauczyć się go na pamięć ze słyszenia, nie z kartki. I Augustyn mówi tak, teraz my daliśmy wam symbol wiary tak, abyście mogli z uwagą się go nauczyć na pamięć. Nie musicie się lękać nauki i z lęku nie musicie się bać nam go oddać. Nie martwcie się, jestem waszym ojcem i nie mam w ręku linijki czy trzcinki nauczyciela. Doskonale wiemy, że w tamtych czasach stosowało się trzcinkę, żeby krnąbrnego ucznia uderzyć po ręce, prawda? Bardzo to bolało, szczególnie jak się nie chciał uczyć. I teraz Augustyn dodaje, jeśli ktoś z was pomyli się w słowach, niech przynajmniej w wierze się nie pomyli. Jaka wolność bije z tych słów świętego Augustyna. Nawet w wyznaniu wiary możemy się pomylić w słowach, możemy coś przekręcić, ale ważne, żeby nasze serce nie oddalało się od słowa, którym jest Chrystus Pan, który jest słowem życia. Istotą bowiem credo jest trójdzielne wyznanie wiary, które składa się przed chrztem świętym dziecka lub dorosłego. A istotą zaś samego chrztu jest materia i forma, czyli woda oraz słowo towarzyszące aktowi chrztu. Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tego nam nie wolno przekręcić i tego nam nie wolno zmienić, bo to nam zostawił Pan Jezus. Ale wszystko inne to jest dodatek, to jest ryt wyjaśniający, który może się zmienić w zależności od okoliczności. I słowa tego rytu wyjaśniającego również mogą się zmienić w zależności od okoliczności. Podobnie jest z Eucharystią. Jej materią jest chleb i wino.
a formą słowa konsekracji wypowiedziane przez kapłana, w którym działa Chrystus, albo kapłana, który działa in persona Christi, tak mówimy. A cała reszta jest modlitwą uwielbienia, która też może się zmienić w zależności od okoliczności. Siostry doskonale wiedzą na pewno od sióstr wizytek z Krakowa, że w Krakowie przez lata u wizytek pracował ksiądz Maliński. I ksiądz Maliński słynął z tego, że wymyślał sobie prefację, że wymyślał sobie zakończenia mszy świętej, ale nigdy nie zmienił słów konsekracji. Nigdy się dodawał coś do modlitwy eucharystycznej. I niektórych to gorszyło, niektórzy mówili, pukali się w czoło. Ale to są wszystko rzeczy dodane. A istotą jest to, co czynimy. Oczywiście trzeba zachować zasadę roztropności i też unikania zgorszenia. Mamy świadectwa kapłanów, byłych więźniów obozów koncentracyjnych, którzy najświętszą Eucharystię mogli sprawować w formie tak okrojonej, że kielichem było zagłębienie dłoni kapłana, a pateną była druga dłoń kapłana, na której złożono hostię. Tekst modlitwy eucharystycznej był recytowany z pamięci i nikt nie zamartwiał się pomyłką w recytacji. Oczywiście sytuacja więźniów była wyjątkowa i dla nikogo nie było to zgorszeniem, ale pozwala nam to uzmysłowić sobie, co jest istotą Eucharystii, a co nie jest istotą Eucharystii. W zasadniczej mierze wprowadzenie zmian i modyfikacji w naszych zwyczajach modlitewnych, w liturgii Kościoła, jest pytaniem o rolę i funkcję tradycji w Kościele i też tradycji w naszym życiu zakonnym. Po Soborze Watykańskim II nauczyliśmy się odróżniać tradycję pisaną przez duże T, a tradycjami pisanymi przez małe T. Pod tradycją pisaną dużą literą T rozumiemy samą Ewangelię przekazywaną przez pokolenia oraz samego Jezusa Chrystusa obecnego w życiu Kościoła w swoim słowie i czynie, jakim są sakramenty, bo wiemy, Chrystus sprawia sakramenty w Kościele. Kapłan jest tylko przedłużeniem, pomocą. Biskup jest tylko przedłużeniem i pomocą rąk samego Chrystusa. Udziela Chrystusowi siebie, ale nie czyni tego swoją własną mocą, tylko mocą Chrystusa. Tak więc Eucharystia sama w sobie jest obok chrztu jednym z najważniejszych komponentów tradycji, tej przez duże T. Ale już tradycje pisane małą literą to jest różnorodność form wyrazu, oraz wyrażanie wiary w ramach jakiejś kultury, kultury miejsca, jakiejś cywilizacji, jakiejś grupy społecznej. I dlatego Sobór Watykański II uczy, że tradycja wywodząca się od apostołów rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego. Czyli nie jest czymś statecznym. Użyto tutaj wieloznacznego słowa proficit od proficere, co znaczy tyle, co postępować naprzód, zyskiwać, służyć do czegoś. Tradycja nie polega na wspominaniu przeszłości albo na konserwowaniu przeszłości, ale na pogłębieniu rozumienia przeszłości w naszej teraźniejszości z uwzględnieniem przyszłości. Jeszcze raz powtórzę, nie chodzi o konserwowanie czegoś, ale pogłębienie zrozumienia tego, co się wydarzyło kiedyś i ma służyć nam dzisiaj i ma służyć jutro. Służyć ma też następnym pokoleniom. Trzeba więc zawsze zapytać się, to co robimy, jakie będzie miało konsekwencje dla nas dzisiaj, ale również w przyszłości. Wiemy z Ewangelii, że sam Pan Jezus wielokrotnie krytykował i jawnie łamał ludzkie tradycje.
po to, aby otworzyć ludziom oczy na samego Boga. Dlatego wiele z naszych tradycji liturgicznych, zwyczajów zakonnych, być może dzisiaj nie ma już takiego oddziaływania, jak wtedy, kiedy powstawały. I stąd trzeba pytać się siebie samych, co my pod tym, co robimy dzisiaj, rozumiemy i jaki to ma wpływ na nasze życie zakonne czy świeckie. Jaki to ma wpływ na nasze życie jako wspólnot życia konsekrowanego. Ja podróżuję wiele po świecie. Bracia mówią, że ja jestem taki frate Giramondo, czyli zakonnik, który się kręci po świecie. A ostatnio podróżuję dużo po Ziemi Świętej i towarzyszę czasem kapłanom. I mam nieodparte wrażenie, że ten tradycyjny język Kościoła już nie przystaje do naszych czasów. I trzeba go zmienić. Mam czasami takie wrażenie, że kapłani są wsłuchani we własne słowa, we własne kazania sprzed lat. I zdają się nie rozumieć, że mówią do kompletnie nowego pokolenia, które funkcjonuje według nowych paradygmatów. Zdają się nie rozumieć, że mówią w kontekście tak radykalnie zmieniającej się kultury, tak szybko biegnącego świata, że wręcz łapiemy zadyszkę i nie potrafimy z tą współczesną kulturą nawiązać jakiejkolwiek nici porozumienia. Niekoniecznie mówię tutaj o dialogu, ale nici porozumienia, to znaczy nie potrafimy zrozumieć tego, co tam się dzieje. Podobnie też jest w naszym życiu zakonnym. W niezliczonych wypadkach wypracowane przez lata, a nawet wieki, zwyczaje i praktyki nabrały cech instytucjonalnych i autorytatywnych, tak że zaczęło to szkodzić tożsamości zgromadzenia. Ja mam samo to doświadczenie z mojego życia zakonnego. Przecież on zawsze tak robimy. No zawsze tak robimy, to prawda. Nie chodzi teraz o to, żeby to zmienić, bo trzeba coś zmienić. Ale zmienić, żeby ożywić i żeby zrozumieć siebie lepiej. Czasami stajemy przed alternatywą. W niezliczonych wypadkach wypracowane przez lata, a nawet wieki, zwyczaje i praktyki nabrały cech instytucjonalnych i autorytatywnych, także zaczęło to szkodzić tożsamości nas jako zgromadzeń zakonnych. I często stajemy przed alternatywą. Albo zweryfikujemy to, co nakłada pęta naszemu pierwotnemu charyzmatowi, albo będziemy musieli zlikwidować nasze społeczności jako nieodpowiadające duchowi czasu, w którym ma się pojawić nasz pierwotny charyzmat. Ten pierwotny charyzmat. Czym innym jest życie aktywne, czym innym jest życie kontemplacyjne. Ale i to życie kontemplacyjne musi dostać taki jakiś nowy impuls, żeby przemówiło do świata, który jest zabiegany. Siostry o tym zresztą doskonale wiedzą. Znakomicie to ujął patrolog amerykański Jarosław Pelikan. Czym jest tradycja? Tradycja to żywa wiara ludzi już nieżyjących. Zaś tradycjonalizm to martwa wiara tych, którzy jeszcze żyją. Zwróćmy uwagę, tradycja to żywa wiara ludzi już nieżyjących, czyli tych, którzy byli przed nami, ale jest to żywe w nas. I żyjemy tym nie dlatego, że musimy tak robić, bo taki jest rytuał, ale żyjemy tym dlatego, że tak kiedyś wierzyli ci, z którymi jesteśmy złączeni w długim łańcuchu pokoleń. I skoro to służyło ich zbawieniu, to może również służyć zbawieniu nas. Ale tradycjonalizm to martwa wiara tych, którzy jeszcze żyją.
Bo może coś trwać i być martwe, ale może również coś, co jest nowe, niekoniecznie od razu ożywiać. Więc trzeba roztropności i odsiewania pod wpływem modlitwy i darów Ducha Świętego oceniać, co służy nam dzisiaj. Jak to, co powstało kiedyś, ma w swojej istocie istnieć również dziś. I chyba to jest sednem pytania o możliwości zmian w liturgii. Odwieczne pytanie o to, co daje życie. Duch czy litera? Jak mówił sam Pan Jezus w Kafarnaum, duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. A święty Paweł dodaje, jesteśmy sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Tak pisze w liście do Koryntian. Paweł używa tutaj określenia gramma, litera, i pneuma, duch. Gramma odnosi się do rzeczywistości zewnętrznej, zaś pneuma do wewnętrznej. I Ewangelia, którą przyjęliśmy, a wraz z nią nasze życie liturgiczne, ale też życie konsekrowane, w którym trwamy, należą do rzeczywistości wewnętrznej, chociaż mają zewnętrzny przejaw. I chodzi o to, żeby to, co ma zewnętrzny przejaw, wyrażało to, co jest wewnątrz. Może bowiem coś być wyryte w skale, jak przykazania Boże dane Mojżeszowi. I jako takie sprowadzone do rytualizmu, ale może być coś wyryte w sercu. Jako takie dawać życie innym. A wszystko, co robimy, ma w ostateczności służyć naszemu odrodzeniu, uświęceniu, a w konsekwencji zmartwychwstaniu. I to jest tajemnica życia konsekrowanego. I to jest tajemnica naszych codziennych pacierzy, naszych codziennych brewiarzy, naszej codziennej Eucharystii. Szczęść Boże, dziękuję za te nasze spotkania i wszystkiego dobrego życzę błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego w życiu konsekrowanym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.